Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy krótki test głowicy Elwro po przestrojeniu. Ale będzie to troszeczkę inny test, ponieważ wykonamy go bez podłączonej anteny. Ale na początek krótka informacja, co to za głowica. Ja tą głowicę już wcześniej przestroiłem na rdzeniach mosiężnych 4 mm. Jednak nie pracowała ona mi zbyt dobrze. Miałem ponadto jeszcze inne problemy. Przede wszystkim to jest głowica typu drugiego, czyli z cewką o większej indukcyjności, bez kondensatora dodatkowego. I jak ta głowica została przystrojona? Na początku tą głowicę przestroiłem za pomocą rdzeni mosiężnych zespolonych o długości 15 mm, ale o średnicy 4 mm. Nie ruszałem tej cewki, a tą cewkę zastąpiłem taką ceweczką wykonaną samodzielnie przeze mnie z takich słomek. To Wam pokazywałem, jak to się robi. I w tej chwili w tej głowicy mamy właśnie taką cewkę wstawioną. I głowica ta nie pracowała mi zbyt dobrze. Były dwa problemy. Wydawało mi się, że one są związane z podstawką i z lampą. Czasami zanikał sygnał P3 i heterodyna. Natomiast na słabszej lampie, akurat tej, bo to jest ta słabsza lampa, tutaj mam w tej chwili mocniejszą, to w ogóle ta głowica nie chciała mi pracować. Więc pomyślałem sobie, że zrobię to jednak inaczej i wstawię rdzenie 5 mm. O długości 8-8,5 mm. Także mi zrobił. Głowica natychmiast skoczyła na właściwe częstotliwości, jeżeli chodzi o heterodynę. Zobaczcie. Mam w tej chwili dół zakresu i mam 100, 200, 300, 400 kHz zapasu. Ustawimy teraz drugie skrajne położenie. Przełączymy się na górę. Mamy już górę zakresu i mamy znowu 100, 200, 300, 400 z kawałkiem kiloherców zapasu. Czyli jest wręcz idealnie. Ale wrócimy może jeszcze do naszych problemów. Okazało się jednak, że to nie podstawka jest odpowiedzialna za te problemy, tylko jakiś słaby kontakt na cewce P3. Coś po prostu tam te druciki tak nie do końca kontaktowały. Odwinęłem po dwa zwoje od góry i od dołu i ponownie to polutowałem, jak ręką odjął. Ale z heterodyną był dalej problem. Też czasami coś tam zanikało. Więc przywinęłem cewkę heterodyny, jak i również cewkę sprzęgającą. I tutaj dołożyłem troszeczkę do tej cewki. No i słuchajcie, też jak ręką odjął. Żadne ruszanie lampą i tak dalej już nic nie powodowało. Czyli nie było to związane w ogóle z podstawką lampy. I tylko takie krótkie wprowadzenie to było. I teraz może zacznijmy nasz test. Aha, oczywiście mam głowicę zasiloną zasilacza. Około 200 V. Ten zasilacz mi daje, ponieważ tutaj jest wstawiony rezystor redukcyjny. Wyjście mamy podłączone do tarabana. To już wiecie jak. Na jednym z filmów to pokazywałem. Tutaj mamy głośniczek. No i cóż, zobaczymy, czy coś słychać. Tutaj niewielki szum i stacja jakaś się odzywa, ale nie za wiele. Tu też coś się próbuje odezwać. Tu już coś gra. Samemu wszystko organizować i wszystko zakładać poręczówki, namioty i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, ulica coś próbuje cały czas łapać. No. Tutaj nasze lokalne radio. Zresztą nawet Zbyszek mi to powiedział. Była taka koncepcja. Droga z Marii łaski pełną Państwową, błogosławiona między rastami. Kojarzy się z okresem PRL-u, czyli z okresem rządów autorytarnych, no to jest super, które były zaprzeczeniem rządów prawa. No i mamy koniec zakresu. Uważam, że jest super. Pytanie, czy wasze głowice to też potrafią? A jak widzicie, można uzyskać taką czułość. Proszę, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Czekam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.